Raz. Chciałem powiedzieć, parę dni do tyłu byliśmy z Asią i z Arturkiem u Mariusza i Magdy. No i doszło do takiej sytuacji, że Arturek tam się przewrócił na dworcu w Żyrardowie. No i spadł z takiego murku. No i automatycznie z Asią tam skoczyliśmy za nim. No ale w ogóle nie szło z nim się dogadać. Przestał jakby oddychać, nie mógł złapać powietrza. Nałożyliśmy ręce na niego, zaczęliśmy się modlić. No i to chwilę trwało w ogóle. No i widziałem już, jak Arturek się robi w ogóle sinę i nie może złapać tego oddechu. I przyszły do mnie takie myśli, że on za chwilę tutaj zejdzie. I w ogóle wiem, że to było związane ze śmiercią. I Asia w tym czasie mówi, bo już no, nic nie pomagało, mówi, dzwoń po pogotowie, nie? Ja wziąłem ten telefon od niej, ale nawet nie byłem w stanie wykręcić numeru i tam jakiemuś gościowi ze świata. Ja mówię, ty dzwoń po pogotowie, a ja w ogóle dalej kładę na niego ręce. I mówię, duchu śmierci, wąt w imieniu Jezusa. I dopiero go to puściło, jakby odzyskał przytomność i zaczął mówić, gdzie jestem, co się stało. I zaczął się śmiać w ogóle. Nie? I w ogóle chcę złożyć świadectwo jeszcze, bo zaraz po tej sytuacji Duch Święty mi pokazał w ogóle, jak ważne jest to, co wypowiadamy. Amen. Bo jak Arturek w ogóle to robił, to mówi do mnie, patrz na to, co teraz zrobię. No nie? A ja mówię, uważaj, żebyś się nie przewrócił. W ogóle, czy uważaj, coś takiego uwolniłem. I po chwili w ogóle zobaczyłem, jak on się tam przewrócił. No ja od razu z tego spokutowałem. Na drugi dzień w pracy już jestem wyostrzony w ogóle na to, co kto mówi wokół mnie też. Taki gość w pracy nie mógł tam czego znaleźć. No i w końcu co znalazł i mówi, ale ślepy jestem. Ja mówię, nie mów tak do swojego życia przy mnie w ogóle, bo tak ci się stanie. I w ogóle już wyłapuję takie rzeczy, no nie? Amen. Bardzo dobrze.